Arkadiusz Chnida, MMA.pl, a dzisiaj naszym gościem Piotrek Pająk. Witam serdecznie. Witam serdecznie, bardzo mi miło, że znowu jestem u Ciebie gościem. Możemy zaczynać. Mi również miło. Zaczniemy od samego początku. Kiedy podpisałeś kontrakt i kiedy pojawiła się propozycja od Fame MMA? No to od kontraktu, a od propozycji to trochę czasu minęło. Propozycję dostałem już jakieś półtora miesiąca temu. Praktycznie było to jeszcze, nawet więcej, przepraszam, bo to było, propozycja już padła przed ostatnią galą, tak naprawdę. Tylko to były wtedy rozmowy telefoniczne. Następnie zostałem zaproszony na tą siódemkę, na FMA 7. Przyjechałem tam porozmawiać właśnie, dogadać mniej więcej sprawy i tak dalej. No i można powiedzieć, że wtedy już było przybite, że będę się bił na ósemce. Nie mieli jeszcze dla mnie przeciwnika, dopiero szukali, ale i tak powiedzieli mi, że postaram się kogoś znaleźć właśnie. No i teraz w sumie na konferencji była umowa podpisywana, kontrakt dokładnie. Ale już wcześniej już miałem to zapewnione, że mimo tego, że tam jeszcze nie jest podpisane, to i tak już jestem tam. Ale wspomniałeś po konferencji, że to nie był pierwszy rywal, z którym miałeś się bić. Jeden odmówił, tak? Czy było ich więcej? Wiesz co, wiem, że więcej osób tam odmówiło. Nie chcę wymieniać chłopaków, bo też, tam są też moi koledzy, tacy znajomi i tak dalej. A Alan właśnie powiedział, że spoko, że może ze mną zawalczyć, ale też powiedział, że nie chce w MMA. Powiedział, że chce w K1. Które nie bardzo mi to pasowało, szczerze mówiąc, bo ja do tej organizacji przychodziłem typowo, chciałem walczyć w MMA. No ale i tak, no, cieszę się bardzo, że w ogóle przyjął walkę ze mną, zgodziłem się na K1, także myślę, że na pewno damy bardzo dobrą walkę. Alan pod względem stójkowym jest bardzo dobrym zawodnikiem, także mam nadzieję, że się bardzo dobrze przygotuje, tak samo jak ja, no i że damy taką walkę, jakiej tam jeszcze nie było. No właśnie, wspomniałeś, rozumiem, że teraz K1, a później już tylko MMA. Tak, później chciałbym MMA walczyć. No wiadomo, jak będą jakieś dobre oferty, tam przypomnę jakieś K1 albo Muay Thai, no to wiadomo, że będę przyjmował, ale raczej bym był skłonny w MMA walczyć. Raczej w tym kierunku bym wolał iść. No właśnie, wspomniałeś też o tej siódmej edycji, że byłeś obecny, widziałeś to wszystko z bliska, za kulis. Jak się podobało? Szczerze mówiąc, byłem bardzo zaskoczony i pod względem organizacji tego wszystkiego. Parę walk było naprawdę dobrych, trzeba to przyznać. W paru walkach wygrywali zawodnicy, na których na przykład nie stawiałem, tylko stawiałem na przeciwników, a jednak inni wygrywali. I to jest właśnie fajne w sztukach walki, że tak naprawdę tam się może wszystko stać. Także nie ma tak, że ktoś jest lepszy, gorszy, bo czasem jeden cios decyduje o wszystkim i się może inaczej walka zakończyć niż każdy myśli. Ale ogólnie organizacyjnie wszystko naprawdę bardzo mi się tam podobało. Jeśli chodzi o konferencję prasową, było trochę stresu? Tak, było, no. Przyznam szczerze, to była moja pierwsza taka konferencja i tak nie było źle, bo tam nie było dużo ludzi. Normalnie wiem, że jak są otwarte konferencje, to jest naprawdę dużo ludzi i zupełnie inaczej to wygląda. Teraz tak naprawdę była garstka ludzi i kamery. No i wiadomo to, że nigdy nie wiesz, jakie pytanie ci zadadzą. Tym bardziej tam czasem lubią takie podpytliwe dodawać albo coś trochę się pośmiać, ale nie, w moją stronę i w stronę Alana padały same dobre pytania. Z naszej strony też były odpowiedzi z kulturą, z szacunkiem wzajemnym. No i spoko to wyszło. Koniec końcem byłem zadowolony. Widziałem, że te wszystkie części konferencji oglądałeś. Widziałeś też te konflikty. Jak to oglądałeś z bliska? Jak to odczułeś? Jak się czułeś oglądając to wszystko? Kurde, szczerze mówiąc, tam o niektórych osobach tam się zawoły, to nie chciałbym mówić w ogóle. Ja jestem raczej, jestem typem sportowca, który powinien podchodzić do przeciwnika z szacunkiem, ponieważ wiadomo, że ta druga osoba też robi to, co ja, dużo serca w to wkłada, każdy z nas chce wygrać i tak dalej, także też szacunek się należy, no a niektórzy tam totalnie bez tego, no ja wiem, że to też musi być trochę show, niektórzy bardziej wolą walczyć na konferencjach niż później w klatce i tak dalej, no i nie ukrywam, że na pewno się też to dobrze sprzedaje, no ale nie, no czasem padały za mocne słowa po prostu, tak powiem. Gdzie będą te najbliższe przygotowania do walki? Aktualnie przygotowuję się w Hiszpanii, w Sewilli. Jestem tutaj już 2 tygodnie, najpierw przygotowywałem się tak rozgrzewkowo na Majorce, później przyjechałem już do Sewilli. Praktycznie od 4 tygodni tutaj trenuję w takim dobrym klubie. Bardzo dobrze mi przyjęli, muszę przyznać. Wiedzą, że się szykuję do walki, także naprawdę podchodzą do mnie mega fajnie. Wiedzą, że trzeba uważać, że przypadkiem jakiejś kontuzji nie było, ale też te sparingi są mocne. Albo treningi w ogóle, jak robimy kondycyjne, to też są mocne, bo wiedzą, że muszę się naprawdę dobrze przygotować do tej walki.
No i zdecydowanie drugim aspektem jest to, że tutaj jest cały czas ładna pogoda. Jak byłem teraz na weekend w Polsce, to ojej, nie dla mnie. Zdecydowanie jest za zimno. Ja tam wolę słońce zdecydowanie, a tutaj cały czas jest pogoda bardzo dobra, także też wiecie, fajnie, fajnie pozytywnie się do tego wszystkiego podchodzi, bardziej jak jest taka pogoda, nie taka ponura, taka depresyjna. No i tyle. Czyli nie było pomysłu, żeby jakąś część przygotowań spędzić w Polsce? Wiesz co, nie, raczej tutaj chciałem całe te przygotowania spędzić, ponieważ trafiłem naprawdę do bardzo dobrego klubu. W Polsce wiadomo, nigdy nie wiadomo, jak bym trafił, czy jakieś kontuzji później by nie było i tak dalej, bo jednak jak się zmienia to trochę te kluby, to też nigdy nie wiadomo, jak są przeciwnicy na tych treningach, znaczy nie przeciwnicy, tylko partnerzy treningowi. A tutaj już mam naprawdę z chłopakami tak dograne wszystko, tak fajne jest to, że nie chcę zmieniać tego miejsca po prostu. Chcę typowo cały okres przygotowawczy mieć właśnie tutaj. Twoim przeciwnikiem będzie Alan Kwieciński. Walkę z Sańculą widziałeś na pewno. Jego plan na walkę chyba wszystkich zaskoczył. Stójkowicz wchodzi w nogi i próbuje poddać rywala. No to wszystkich chyba zaskoczyło. Wiesz co, ja rozmawiałem też z Alanem i wiem, że też się wypowiadał na ten temat. Właśnie po konferencji tam wywiadu dawał. I on sam mówił, że mu tam głowa nie zagrała. No i to było widać zdecydowanie. Wiesz, niektórzy tam mogą mówić, że co on tam potrafi i tak dalej, ale jeżeli ktoś jest zawodnikiem i wie, że Alan też trenuje dużo i po prostu każdy zawodnik wie, że głowa czasem może nie zagrać. Choćby nie wiadomo, jak był zawodnik dobrze przygotowany, to jak później coś się w tej walce wydarzy takiego, że nagle odetnie na przykład albo coś i no i później się żałuje złych rzeczy, które się tam robiło w tej walce, a tak naprawdę później się tego nie pamięta, bo odcina całkowicie głowę. Także bo no ja myślę, że Alan spokojnie mógł wygrać tą walkę, jeśli by miał inny game plan. Zrobił źle, wie o tym, wie doskonale o tym. No i mam nadzieję, że na rewanżu jednak pokaże klasę i rewanż po prostu wygra, no bo on był zdecydowanie moim zdaniem lepszym zawodnikiem. No tylko nie zagrało po prostu, głowa nie zagrała i tyle. To jest tak, że mieliście pierwszy raz styczność, to stało, że widzieliście się na żywo, no bo on wspominał o tym, że wraz z twoim bratem uczestniczyli w jednych zawodach. Tak, byli razem w tamtym roku dokładnie na Mistrzostwach Świata w Irlandii. No nawet w pokoju byli razem i tak dalej, ale ja Alana wcześniej nie widziałem. Ja Alana spotkałem dopiero pierwszy raz tak twarzą w twarz na ostatniej gali w MMA. No tam trochę pogadaliśmy i tak dalej, ale wszystko z mega kulturą. No i teraz też, ja tam, my z Alanem nie mamy żadnej takiej złej krwi ani nic, podchodzimy do tego czysto sportowo, tak jak ja, tak jak on, chcemy dać dobrą walkę, żeby to fajnie wyglądało, także spoko, no ja myślę, że tam będzie wszystko tak, wiesz, walka to walka, wiadomo, w walce nie będziemy się traktować fajnie i tak dalej, bo no bo tam jednak trzeba pokazać trochę agresji i wiesz, ktoś musi wygrać tą walkę, ale przed walką, po walce, wszystko spoko. No ja myślę, że Alan jest spoko gościem, sportowcem, także wszystko jest okej między nami. Wcześniejsze walki Alana oglądałaś na Armia Fight Night albo w Fenie? W internecie pytam, bo w internecie pojawiało się wiele głosów, że Alan jest bez szans, ale trochę chyba ludzie przesadzają. Przypomnijmy, że Alan przecież pokonał choćby Rogera. Ja uważam, że ludzie przesadzają. Ja uważam, że przesadzają ludzie, ponieważ Alan naprawdę jest dobrze technicznym zawodnikiem. Jest też szybki, bo oglądałem go, no wiadomo, no każdy ma śledzić tam walki swojego przeciwnika, żeby je analizować i tak dalej. Także ja już to robiłem. I ja uważam, że jak ludzie go stawiają z góry na przegranej pozycji, to wcale nie jest dobre podejście. Wydaje mi się, że większość takich osób pisze, które nie mają za bardzo pojęcia o tym, jak to może wyglądać. W walce tak naprawdę każdy wie, że jeden cios może zaważyć o całej walce. Także ja myślę, że szanse między nami są wyrównane mniej więcej. Pod względem, wiesz, Alan tak naprawdę w K1 ma więcej walk, wiesz, ja w K1 nie walczyłem nigdy, ja walczyłem w Muay Thai, Alan w K1 ma walki, ma doświadczenie w tym, także nie, ja myślę, że to na pewno nie będzie walka jednostronna, myślę, że z obydwu stron naprawdę pokażemy dobre techniki i będzie to dobra walka. No właśnie, chciałbym zapytać o twoje osiągnięcia, bo widzowie, żeby oni je poznali. Mógłbyś wymienić, jeżeli chodzi o osiągnięcia w MMA, bo też masz walki przecież w Muay Thai. Tak, no w MMA mam rekord amatorski 12-4. Zdobyłem 2 lata temu tytuł mistrza świata. W ciągu 1 godziny miałem 3 walki, z czego pierwszą wygrałem na pełnym dystansie. Półfinał przez TKO po 2 minutach sędzia przerwał po ciosach, bo przeciwnik się już nie bronił. A trzecią walkę wygrałem w minutkę, po prostu udusiłem przeciwnika, założyłem trójkąt rękami.
No i tak, zdobyłem ten pas, a po tym wyjechałem do Tajlandii. W Tajlandii od 2 lat praktycznie jestem, no nie licząc moich podróży, bo oczywiście jak podróżuję, no to tam mnie nie ma, ale tak to mieszkam od 2 lat w Tajlandii, tam cały czas trenowałem tajski boks. Miałem też 3 walki w tajskim boksie. Co jeszcze? Mam purpurowy pas z brazylijskiego jiu-jitsu, czarny pas z kickboxingu. Bardzo dużo walk w brazylijskim jiu-jitsu. No i chyba tyle. No i chyba trzeba wspomnieć o tej szalonej historii z zawodnikiem UFC, co? No, to była moja ostatnia walka. Właśnie ostatnią walkę miałem z zawodnikiem UFC. Dwie poprzednie albo 3 miał w UFC, zanim walczył ze mną. Wcześniej miał 6 w Bellatorze. Ksywka The Sniper. On przyjechał do Tajlandii na mały stadion i powiedział, że to jest jego pierwsza walka. Że jest debiutantem. Ale to już pierwsza. Ja tego nie komentuję w ogóle. Ja też z nim po tej walce porozmawiałem i tak dalej. Mi się po prostu wydaje, że on chciał sobie troszkę głowę podreperować, bo 2 poprzednie walki przegrał w UFC, wyrzucili go. No i wydaje mi się, że no po prostu chciał, wiecie, tak się troszkę psychicznie odbić. No tylko szkoda, że to tak zagrał, bo z jego doświadczeniem powinni mu dać lepszego przeciwnika, zdecydowanie. No bo wiesz, ja do tej walki też podszedłem, że ta walka mi może tylko dużo dać, a tak naprawdę nic mi nie zabierze. Właśnie dowiedziałem w sumie dzień albo 2 dni wcześniej, z kim walczę w ogóle. No i w ogóle trener się mnie pytał, czy na pewno chcę walczyć i tak dalej. Ja mówię, no że chcę, no że wiesz, ja nie zrezygnuję, ja się nie boję, mogę się z nim bić. Znokautował mnie w pierwszej rundzie. No ale myślę, że ta walka dużo mi dała. Mimo tego, że przegrałem, i tak mi dużo dało. Jeśli chodzi o starty w Fame MMA, na jaką ilość liczysz? Masz jakąś gwarancję, że to będą na pewno dwa starty w roku? Wiesz co? Tego nie dogadywałem dokładnie jeszcze. Wiem, że tam kontrakty są dokładnie na 3 walki. U mnie też troszkę inaczej to wygląda, ponieważ ja nie siedzę w Europie i tak dalej. Ja na przykład teraz po mojej walce wylatuję od razu do Ameryki Południowej, zwiedzać Amerykę Południową przez kolejne 5,5 roku chciałbym. Później, jeżeli bym się udało, chciałbym dostać kolejną walkę. Także teraz ciężko mi o tym mówić, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, co będzie za 5 roku albo za jeszcze dłużej. Także nie wiem. No na pewno myślę, że jeżeli by była taka możliwość, że 2 razy w roku walczyć, byłoby super. No ale zobaczymy. No. Nie chcę teraz o tym mówić, bo nie wiem po prostu, jak będzie. No właśnie, zapytam cię też o podróżowanie, no bo w tych dzisiejszych czasach to na pewno jest strasznie trudne, no i te plany zmieniają się diametralnie chyba z dnia na dzień. Ja powiem tak szczerze. To, co mówią w Polsce w telewizji, to jest nieprawda. Podróżowanie wcale nie jest tak trudne. Oczywiście nie jest tak łatwo, jak było, ale też nie jest tak, że nie da się robić. Ja w ciągu ostatnich miesięcy byłem w 15 krajach w Europie, a mogłem nawet być w 16, ale przez Belgię to tam jeden dzień spędziłem, to ciężko powiedzieć, że tam byłem. Nigdzie nic mnie nie złapało. Nikogo takiego nie poznałem, co by gdzieś coś miał. Także ja do tego troszkę inaczej podchodzę. No, tak samo ludzie mówią, że teraz Europa się zamyka i tak dalej, że może mi się moja podróż nie udać. Tylko że ja lecę do Ameryki Południowej. Ameryka Południowa zaczęła się teraz otwierać. Otwarta jest już Brazylia, otwarta jest Kolumbia, wiem, że chyba Ekwador, Peru chyba, wiem, że Argentyna ma się teraz otworzyć do końca miesiąca. Miej się już otworzyć, ale przeciągnęli to, że pod koniec miesiąca. Tam się zaczyna teraz sezon, także oni wiedzą, że oni się muszą otworzyć na turystów, bo po prostu muszą z czegoś mieć pieniądze, muszą zarabiać. Także myślę, że tam polecę i normalnie moja podróż będzie wyglądała bez żadnych jakichś komplikacji. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zapytam też o inne propozycje. Pojawiało się choćby z nowego projektu Genesis, po tych organizacji na Gołych Pięści. W Polsce teraz jest naprawdę multum. Gromba, Wotore, Krwawy Sport. Mhm. Znaczy wiesz co, kiedyś miałem od Wotore propozycję, ale nie byłem w stanie jej przyjąć, ponieważ byłem wtedy w podróży po Azji, co podróżowałem po 15 krajach Azji. Ta gala wtedy wypadała akurat tak, że zaraz, albo chyba było, że po moim powrocie do Tajlandii to miało być, albo jeszcze jak byłem na Malediwach, w ostatnim kraju, w którym podróżowałem, także zdecydowanie musiałem odmówić, bo nie było szans po prostu, żebym tam zawalczył. No wiadomo, byłem 4 miesiące w podróży, bardzo mało trenowałem, trochę się zapuściłem, przyznam, a jeżeli już się bierze na takiej organizacji, w ogóle dla mnie nieważne, dla jakiej organizacji się bierze, do każdej się trzeba przygotować, bo w każdej walce chcę pokazać coś fajnego, także się trzeba przygotować. Tam bym był kompletnie nieprzygotowany, także było to dla mnie zupełnie bez sensu. No i a od innych organizacji nie było takich zapytań w ogóle. No i na sam koniec ostatnie pytanie. Tiger Muay Thai. Jak obecnie wygląda ta sytuacja w klubu? Dalej masz z nimi kontrakt i czy masz cały czas stały kontakt z trenerami tego klubu?
Znaczy wiesz co, tak, z trenerami mam oczywiście, bo to moi koledzy są. Tiger jest normalnie otwarty, są tam cały czas treningi. Oczywiście są trochę okrojone niż były wcześniej, bo nie, tam trenują od razu ludzie, którzy tam tylko są po prostu, którzy tam mieszkają. Wiadomo, do Tajlandii nie da się przyjechać. Tajlandia jest całkowicie zamknięta dla turystów. I nie wiadomo, kiedy w ogóle się otworzy. Ludzie myślą, że gdzieś może pod koniec roku. Ja słyszałem od Tajów, że dopiero w połowie przyszłego. To są takie plotki, tak naprawdę nikt nie wie, co oni sobie zaraz wymyślą. Kontrakt miałem, ja tam kontrakt wygląda tak, że się podpisuje co pół roku. Także mi się ten kontrakt skończył, nie skończył, on mi się skończył, miło nie było w Tajlandii, ale wtedy wiecie, co się zaczęło. Szkoła się zamknęła i ja później wyjechałem stamtąd, ruszyłem w swoją podróż po prostu po Europie. W tym czasie ten kontrakt skończył, ale ja tam mam akurat tak, że po prostu jak tam wrócę, podpisujemy nowy kontrakt i wszystko działa tak, jak działa. Oni mnie tam bardzo lubią, zresztą ja tam przyjeżdżam już od tylu lat, że ja tam jestem jak u siebie w domu. Także myślę, że z tym to żadnego problemu nie ma, żebym wrócił i znowu podpisał kontrakt. No co, dzięki Piotrek za rozmowę. Czekamy z niecierpliwością na Twoją walkę. Jeżeli chcesz coś dodać na koniec, to proszę bardzo. Tak, dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Dopingujcie mnie w mojej walce. Mam nadzieję, że damy naprawdę dobrą walkę z Alanem. I wszystkich bym Was chciał zaprosić na kanał Podróże Wojownika. Śledźcie go teraz do tego, co będzie do walki, a później właśnie, tak jak mówiłem, ruszam zwiedzać Amerykę Południową. Na pewno będzie co oglądać, także zapraszam serdecznie i dziękuję za ten wywiad.